to co, wracamy do kolejnych przygód odchudzania i powrotu do sportu. Ostatni film był nagrany rok temu i przygotowywałem się wtedy do Runmagedonu. Nie było takiej typowej relacji z samego startu, ale start się udał. Przebiegłem cały dystans, pokonałem prawie wszystkie przeszkody. Chciałbym tam kiedyś wrócić, to na pewno wrócić i pokonać wszystkie przeszkody. Niestety wtedy jeszcze nie byłem przygotowany tak jak... Nie byłem przygotowany na 100%, no bo jednak niektóre z tych przeszkód były poza moim zasięgiem. Czas też nie był jakiś oszałamiający, ale nie chodziło o to, żeby dobiec jako pierwszy, ale żeby pokonać ten dystans i pokonać samego siebie. W sumie najbardziej to w przygotowaniach. Same przygotowania były dużo cięższe niż bieg i o to chodzi. Nie mam teraz przed sobą żadnych celów jeszcze. Chciałbym po prostu potraktować najbliższy okres jako taką terapię i dla ciała, i dla ducha, żeby można było, no żeby po prostu wyjść z domu, coś z tego mieć. Jak widać, zacząłem chodzić dość dużo. Przez samo chodzenie na piechotę do pracy zmieniło się to, że zamiast 3000 kroków dziennie robię około 13. No, także to już jest pierwszy krok. Mam też tam jakieś inne ograniczenia, które sam sobie narzuciłem, o których będę mówił pewnie w przyszłości. W tym miejscu też chciałbym, żebyś zostawił tu subskrypcję, jak jesteś tutaj pierwszy raz, żeby wyskakiwały ci te filmy w przyszłości z tym, co będę robił. To taka dodatkowa motywacja dla mnie. Nie mam jeszcze szerszych planów co do tego, co będę dokładnie robił i do czego się przygotowywał, ale jest pierwszy kop energii. Jeszcze zimą to dobrze, bo jeszcze przed tą taką wiosenną energią. Plan na dzisiaj jest taki, żeby pierwszy raz od pół roku, może nawet, zrobić trening siłowy. Widzę się dzisiaj z Hubertem i będziemy tam się delikatnie rozruszać. Ogarnąłem się, jadłem, odpocząłem, no i na autobus. Ciekawy jestem tego treningu, bo dawno nie trenowałem i nie wiem, czy mnie nie odetnie. Już kilka razy tak miałem, że co się wcześniej nie zdarzało, że ćwiczę, wszystko fajnie, nagle bum, leżę. Nie dosłownie, ale nie mam siły. Okej. No i na miejscu, już nie ma odwrotu. Hubert już czeka i siłownia już czeka. Ewakuacja do domu. Ciężko było naprawdę. Na zegarze w ogóle jest 17 tysięcy kroków. To jest jak na mnie bardzo dużo. Jak na mnie teraz oczywiście. No i co? Nie było takich ćwiczeń wcale jakichś trudnych, ciężkich.
i nie polecam. Jak miałem 20 lat, to w życiu bym nie pomyślał, że można aż tak nie mieć siły na siłowni, nie ćwicząc dużo. Tak naprawdę tylko ławeczka, tylko klata. Jestem i ewakuuję się do domu. Aha, jeszcze jedno. Zostawcie subskrypcję i dajcie łapkę w górę. To dla mnie motywacja. Do następnego.